W najbliższą niedzielę przy ulicy Patli znów pojawią się stoiska. To znak, że rozpoczyna się jarmark odpustowy, tym razem w aurze Adwentu. Na imprezę zaprasza Lech Łuba, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Proszę Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, drodzy telewidzowie suwalscy. To bardzo mocno podkreślam, właśnie Kaziuki nie po raz pierwszy, czy w liczbie pojedynczej Kaziuk nie po raz pierwszy, jest to po raz, proszę Państwa, 18. Zobaczmy. Więc ten Kaziuk z dniem dzisiejszym, z dzisiejszym Kaziukiem staje się Kaziukiem dojrzałym. Zobaczmy, 18 już razy tutaj właśnie na tym terenie parafialnym, terenie parafii świętego Kazimierza Królewicza, na ulicy Witosa, na ulicy Patli i oczywiście w tym kościele, który tutaj jest za nami, odbywa się już od 18 lat. Wydarzenie odbędzie się 5 marca w Dzień Wielkiego Postu. Będzie miało charakter ludowy, ale bardziej kontemplacyjny niż w karnawale. Szczegółowy program znajduje się na plakatach. Tu są dokładne informacje, jak to będzie wyglądało. Więc msze święte w kościele, godzina 7, godzina 9, godzina 11, 13, 30, 17, godzina 19, uroczyste otwarcie Kaziuka o godzinie 9, msza święta. Po mszy świętej udajemy się na ulicę Patli i tam nastąpi takie, że tak powiem, otwarcie na sposób ludowy, bo to na sposób liturgiczny. I właśnie będziemy już w atmosferze straganów, bo tych straganów, jak wiemy, przyjeżdża bardzo dużo. Pierwszy Kaziuk to wtedy było zaledwie 50 straganów, a teraz, proszę Państwa, już ponad 150, czy około 150. Te wszystkie tereny, teren parafialny, ulica Witosa, jak powiedziałem, ulica Patli, one są zastawione. Mam nadzieję, że pogoda będzie dobra. Mam też nadzieję, że ta pogoda pozwoli nam, żebyśmy także trochę się zrelaksowali w sensie ludowym. Zapraszam bardzo serdecznie. Podczas mszy świętej zaśpiewa chór Primo, potem zespół śpiewu tradycyjnego Ancyjas, chór seniora Canto, a także bakałarz z bakałarzewa. Święto ma wymiar cielesny. Zgodnie z tradycją suwalczanie będą mogli zaopatrzyć się w przysmaki od serc, z piernika i obwarzanek począwszy, a na pierogach kaziukowych i wędlinach skończywszy. Do tego rzecz jasna pisanki, plecione koszyczki, palmy wielkanocne, koronki, hafty, malarstwo i rzeźba artystyczna. Bardzo drogie, proszę Państwa, ale bardzo smaczne. Darmowa będzie za to grochówka. Przygotuje ją Michał Syryca. Z kolei piekarnia Dabor postara się, by nikomu nie zabrakło do niej chleba.